Servus, mit liebe Freunde, cześć przyjaciele piwni. Witajcie w nowym odcinku o browarze Cytler, druga część tego browaru Cytler. Dzisiaj mamy koniec karnawału, więc takie trochę mocniejsze piwa będą na zakończenie karnawału. Jak wiecie, Rettenberg, miejscowość. To jest Szwabi, powiat Allgäu, Oberallgäu, taki malowniczy, kraina algawskie, góry algawskie. Tam ten region to jest taki no, najbardziej na zachód, region Bawarii położony, Szwabia. Tamtych browarów nie jest aż tak dużo, jak w innych regionach Bawarii. Nawet Helles nie jest tam popularnym piwem, akurat w tym Oberallgäu. Najpopularniejszym piwem tam się okazuje eksport. Oni to nazywają Goldy. Gold dzisiaj wam przedstawię właśnie tego Gold. Gold to znaczy eksport, czyli taki mocniejsze trochę piwo. Eksport, no to jak wiecie, dla kogoś, kto to nie kojarzy nazwy, to jest piwo, które zawsze było trochę mocniej ważone, bardziej słodowe, bardziej alkoholowe, żeby wytrzymywało no, transport z browaru do pubów w lato. One były trochę mocniejsze, mniej podatne na psucie się. Tego posta w ogóle piwo eksportowe. Zawsze troszkę pamiętajcie, jest mocniejsze od klasycznego takiego lagera. Browar Cytler prowadzi teraz Niklas. To jest najstarszy Niklas Cytler, najstarszy według dokumentów rodzinny browar w ogóle w całych Niemczech. Od 1447 roku zawsze jest w rękach prywatnych, rodzinnych. No ta rodzina Cytler już od kilku pokoleń prowadzi ten browar, on się kiedyś inaczej nazywał. Należy ten browar do slow foodów, slow brewing, czyli takiego no, nieśpiesznego inaczej ważenia. Do różnych stowarzyszeń też należy, browarów niezależnych, rzemieślniczych. No, jest dosyć znany browar w tamtym regionie, prowadzi też bardzo ciekawe kursy dla piwowarów domowych. Ktoś zaczyna przygodę z ważeniem. Bardzo wam polecam ten browar, jako jeden z niewielu robi takie kursy raz chyba w miesiącu dla piwowarów domowych. Oczywiście warki są tam symboliczne, 20-30 litrów, ale tak jak ja w sumie zaczynałem piwowarstwo domowe, no to tak też można się tam nauczyć, ktoś zaczyna tą przygodę. Zaczniemy sobie tego eksporta właśnie, gold inaczej, 12,5 zasypu. 5-3 alkoholu, więc dosyć mocno fermentowane piwo. Jak przy takim zasypie, to przy tym alkoholu, to widać, że już jest to no, mocniej fermentowane niż taki powiedzmy Helles. Bardzo jasne piwo. 20 IBU podaje browar, co ciekawe. Chmiela oczywiście nie wiemy, no wiadomo, Helles Towery najprawdopodobniej. Bardzo, bardzo złoty kolor. Bardzo piękny kolor. Krystaliczne piwo. W zapachu poza słodowością, no tu nie powinniśmy niczego za bardzo innego odczuć. Leciutka bardzo, bo cóż, ale to wręcz niektórzy mogą tego nie wyczuwać. Czuć. Jest piwo eksportowe, jest też takie generalnie eksportami też nazywają niektórzy Dortmundery, ponieważ są z twardej wody, no w Bawarii oczywiście nie ma twardej wody, jest miękka woda, tych węglanów jest dużo, są miękkie wody, więc tam wszystkie piwa zawsze wychodzą dolnej fermentacji idealnie w Bawarii, no. Dlatego między innymi Bawaria jest królestwem piwa. Dzięki wodzie głównie. Woda to jest najważniejsza rzecz w sumie no, w piwie. Dzisiaj nam gra Johannes Schmeling. Ktoś nie zna to członek Tangerine Dream długi czas, ale solową karierę też długi czas prowadził. No, eksport. Bardzo dobre piwo. Tam czuć te 20 IBU, powiem wam, jest to goryczka. Bardzo takie piwo, takie z ciałem, o, tak wam powiem. Nie jest takie lekkie, nie jest lekkim piwem. Jest wręcz takim piwem, no,
z dużym ciałem, z dużym potencjałem. Czuć, że tu jest dużo tego słodu. Mimo, że jest odfermentowane mocno, to nie czuć, żeby było jakieś puste. No. Piwo według mnie bardzo dobre. Eksporty, czyli Goldy, już wam nieraz przedstawiałem. Zobaczcie, że Bawarczycy lubią bardzo nazywać właśnie, zgodnie z wyglądem oczywiście, te eksporty Goldami, więc coś w tym musi być. Bardzo dobre piwo. Porównamy sobie później z Festem. Drugi oczywiście dzisiaj Fest Beer, czyli ważone, wiecie, na zimę, na jesień spożywane. Wszystkie festyny zawsze, no, wszystkie browary w Bawarii ważą Fest Beery, bo muszą, no bo trzeba. Taka jest tradycja. Mają oczywiście tu znaczek Allgäu. Zobaczcie sobie na ten, to jest ta taka apelacja regionalna. Allgäuczycy też się uważają, tak jak każda Frankończycy, no troszkę odrębni. Tam, wiecie, jest ich krain, no dużo w tej Bawarii. Oni też, no, mają taką jakby podautonomię w tej, czują troszeczkę inne więzy z Niemcami niż Frankończycy, niż Górna Bawaria, no tam są podzielone te opinie. Fest Beer też 20 IBU, 13,7 zasypu już i 5,8 alkoholu, czyli zobaczcie, no alkohol nie jest dużo wyższy od tego eksporta, ale zasyp jest dużo więcej, więc to fermentowanie też będzie inne. Festy, jak wam mówiłem, nie muszą być ciemne. Mocno nagazowane są piwa, krystaliczne wszystkie. No etykiety, jedne z brzydszych w Bawarii, powiem szczerze. No takie wręcz ohydne te etykiety są, no ale to trudno. Browar jest rewelacyjny, więc do etykiet się nie będę dopierdzielał. No mocno nalałem. Jak wiecie, ja nie lubię mocno gazowanych piw. Ja tak leję specjalnie, żeby się odgazowało. Kolor widać już jest dużo inny, dużo ciemniejszy. Przecież dalej to jest jeden słód. Przecież niektórzy też do takich festów dają wiedeńskiego słodu, może jasnego karmelu czasami, no ale generalnie tu przypuszczam, że to jest na jednym słodzie 13,7, prawie 14 balinga, więc no to już jest widać ten kolor. W zapachu przez pianę nie ma tu nic, festów się nie chmieli za bardzo mocno, to też delikatnie się wrzuca na koniec. Chmiel tak jak do Heresów, do eksportów, tego chmielenia, no właściwie w smaku, w aromacie, no nie powinno być czuć przy festbierze. No cielistość bardzo duża. Jest to ciało, czuć ten zasyp, ta słodowość. Goryczka tu jest, mimo że jest 20, ale w połączeniu z tym słodowością, no to już zanika jakby smaku, nie? Słodowość przewyższa tą goryczkę, powiedzmy. Tutaj goryczka przewyższała słodowość, a tu słodowość przewyższa goryczka. No więc takie są różnice między stylami niemieckich piw właśnie. Tutaj w tych obydwu piwach, co mam na razie zaczynam, generalnie nie wiem, jakie są chmiele. Na pewno drożdże są oczywiście osobne. Bawarczycy bardzo, bardzo dbają o to, żeby to nie było wszystko na jednych drożdżach. U nas się tak przyjęło, nie wiem, w niektórych krajach powiedzmy, no nie wiem, że nie tylko w Polsce może, że dolniaki się waży na jednym, dwóch szczepach. Jaki by to nie był dolniak, a w Bawarii tych kilkadziesiąt szczepów jest do samych dolniaków, nie? Już nie mówię, że do Heresa jest kilka, do Boków to już jest w ogóle kilka, do eksportów też jest, no tych szczepów jest jeszcze mi kilkadziesiąt w użytku. Oczywiście są bardzo regionalne szczepy też, używa ich tam przykład 2-3 browary tylko w danej regionie. W innym regionie już są do tego samego piwa inne drożdże, więc
Niektórzy biorą z banku z Weiss Stefana te drożdże. One, tak jak mówiłem, mają obowiązek browary te znaczące co jakiś czas oddawać do laboratoriów te swoje szczepy jako dobro narodowe Bawarii. Bo w sumie no, bez tych szczepów drożdży nie byłoby tych styli piwa. To, że jakiś słód, woda też ma znaczenie, chmiel też ma znaczenie, ale nie aż takie jak drożdże. One właściwie robią piwo, nie browar robi piwo, nie inne składniki, tylko same drożdże produkują piwo. A my to fachowo tylko dajemy im żyć, tym drożdżom, żeby wyprodukowały z tych składników, co im dajemy, właśnie taki napój bogów. W tym feście jest lekka siarkowatość, siarkowość inaczej, ale to nie jest żadna wada oczywiście. Jest to taka cecha niektórych piw dolnej fermentacji. To właśnie wszystko zależy od tego szczepu. Gdybyśmy porównali kiedyś, no nie wiem, zrobimy porównanie 10 na przykład eksportów, 10 festów podobnych i zobaczycie, że te różnice są bardzo, bardzo subtelne. Mimo że no, ważone według Rangensge, bo wszystko, wieloletnie receptury, tradycje, to każdy browar będzie miał troszeczkę inne, no zresztą w każdym innym piwie, no. Ale tutaj dla laika może tych różnic nie ma, ale no, tak specjalistów, co się zajmują bawarskimi piwami od powiedzmy setek lat, czy tam od kilkudziesięciu, no te różnice są znaczące, nie? To tak jak przy whisky, no. 99% ludzi nie rozróżnia whisky, a 1% no, się podnieca tymi wszystkimi destylarniami w Szkocji, których jest kilkaset i potrafią różnice między nimi wykryć. Tak samo no, z piwami bawarskimi jest, nie? Jest kilkaset, kilka tysięcy właściwie, no. No może nie kilka tysięcy, ale no prawie 1000 browarów na Bawarii, więc tych różnic no, też jest dużo. Nie? Ja bym tak porównał właśnie Bawarię do Szkocji. Tam jest może no, około 300 destylarni w Szkocji, a w Bawarii jest no, kilkaset browarów, więc to jest coś podobnego. Nie? Są też różnice właśnie w każdej destylarni, jak w każdym browarze. W ogóle przy okazji Was zapraszam, w marcu będzie wielki festiwal. Pierwszy raz organizuje to Bartek Cynamon z Tychów. My też tam pomagamy jako Kalea Polska. Będziemy tam właśnie, będzie festiwal whisky i piw takich z wyższej półki. Nie, nie będzie inny alkohol, tylko whisky właśnie z górnych półek i będzie to robione na Stadionie Śląskim, tam na fejsie, tam sobie moim zobaczycie, kiedy to jest dokładnie. Serdecznie Was zapraszam. Pierwszy raz będzie taki festiwal właśnie połączenia whisky z piwem na Stadionie Śląskim w marcu. Wracamy do tych piw. Piwa są bardzo, bardzo cieliste jest te piwo, bardzo duże ciała. Takie dosyć pijalne, ale też raczej sesyjne. Nie jest to piwo do picia, powiedzmy, no, w dużych ilościach tak naraz, tylko się do lektowania. Jak wiecie, nie w każdym regionie Bawarii pije się w masach. Właśnie Frankonia i Szwabia mają to, że oni nie piją raczej w masach. No, oczywiście można kupić masa, można się napić w masach, jak się chce, ale generalnie te regiony północne Bawarii, zachodnie raczej masy się nie używa. Masy są generalnie przypisane do południowej Bawarii, czyli inaczej górnej Bawarii. Górna, czyli przy samych Alpach, nie? Dolna Bawaria tutaj niżej, a górna Bawaria to jest tam już same Alpy. No, piwo bardzo dobre. Takie do sączenia sobie. Eksportik też oczywiście wypić sobie na pierwszy rzut właśnie w knajpie to eksporta, Helesa, a potem już jedziemy z koksem i innymi piwami. No jest różnica.
ale czy oczywiście w tych goryczkach czuć i tu czy też goryczkę. No trzecie piwo, najfajniejsze dzisiaj, najmocniejsze, najbardziej takie chyba ułożone, najdłużej leżakowane, długo się go leżakuje, ciemny dunkles, to jest Doppelbock, ciemny Doppelbock, 18,8 zasypu, czyli no już srogie, 7 ml alkoholu, mocno fermentowane, 25 IBU. Doppelbock i ciemne boki w ogóle waży się, jak wiecie, z kilku słodów. Każdy browar inaczej, inną recepturę ma na to. No, zasady są, powiedzmy, wspólne, ale jedni dają więcej ciemnych, jedni bardziej kamerowe, inne są bardziej wytrawne. No, można tysiąc wariacji na temat zrobić receptury na ciemnego boka. Ja jeszcze zleżakowany gdzieś w beczce. No, ten browar akurat nie ma takich tradycji, żeby leżakować później w beczkach po czymś. No może kiedyś to wprowadzą, ale to dopiero niedawno wyszła moda na to. Takie bardzo tradycyjne browary raczej tego nie robią, lub jeżeli robią, to tylko są to piwa na miejscu lane, powiedzmy, no częściej to można spotkać w tych knajpach takich przybrowarnianych, tych sztublach, tych właśnie tam takich brauhausach przy browarach, że czasami się zdarza właśnie, że jest zalana jakaś jedna beczka czy dwie po czymś tam i na miejscu jest właśnie rozlewana. Bez oczywiście możliwości nalania do butelek, nie? Też się z tym spotkałem kilka razy i to się chyba staje coraz bardziej popularne, nie? Przoduje w tym już chyba głównie Schenkelbla, nie? W tej chwili, no i inne browary też. Kamba coś takiego robi. Że Kamba, no to jest taki w sumie nowy browar, nie? Ale wracamy do boka. W zapachu jest kakao, czekolada, ciemne owoce, ale troszeczkę tylko, lekka śliwka w zapachu. Zobaczymy, jak w smaku. Głównie czekolada jest, bardzo dużo czekolady. Kolor jest ciemny, bardzo ciemny rubin, przepiękny, prawie ciemno, bardzo ciemno-czerwony rubin jest pod światło. Czyli piwo mocno leżakowało, mocno, no powinno być pół roku. Według mnie takie piwo przynajmniej powinno pół roku leżakować na tanku. Czy tak jest w tym przypadku? Nie wiem, nie dam sobie głowy obciąć, ale zasady bawarskiego piwowarstwa właśnie tak mówią, że minimum 6 miesięcy. To już jest takie minimum dla takiego piwa. A jak jest rok czy dwa, to już jest w ogóle luks, nie? No ale to są wtedy bardzo duże koszty. Dwa lata tanka blokować, no to są rzeczywiście koszty duże. Te piwa by musiały wtedy dużo, dużo droższe. Bardzo fajne piwka. Tu już są czwarte, piąte i szóste piwo z tego browaru, co wam przedstawiam. Jeszcze trzy będą ostatnie, to krafty, które browar waży właśnie trzy, oprócz tej klasyki i tych kilkunastu piw, łącznie tam z Radlerami, alkoholfrajami, to już których nie liczę. No to tam powiedzmy, no chyba jednego piwa tylko wam nie przedstawiam, Ostendbira, no ale to wiadomo na wiosnę. Są Ostendbiry. One są teraz w tej chwili teraz się zaczyna w sumie już końcówka z fermentacji. One były na jesień ważone. Ostendbiry to są przeważnie albo jakieś merceny osterowe, albo boki osterowe. Nie? Przeważnie. Zawsze w Bawarii tak jest, to jest właściwie land katolicki i tam na kościół jeszcze troszeczkę tam jakieś znaczenie. I tam, czego nie ma u nas w Polsce, tam na święta wielkanocne też się robi festyny w okolicach, no, Świąt Bożego Narodzenia, plus minus. Robi się właśnie festyny takie osterowe i też specjalne jest piwo na ten czas ważone. Są takie, no, uroczystości, oster.
i specjalne piwo wielkanocne jest właśnie albo Osterbocki, albo jakiś tam Oster, taki powiedzmy Mercen, coś takiego, no. Cytler właśnie waży takiego Ostera 13,7 Balinga, czy taki jakby Mercen. No ale akurat no, mieć go nie miałem, nie było go na hurtowni, bo już wiadomo, sprzedany. On dopiero się pokaże no, gdzieś w marcu, kwietniu w sprzedaży, te piwo. Bardzo dobre piwo. Nie jest słodkie to piwo. Jest wytrawnym bokiem. Doppelbock. Dużo czekolady, dużo kakao. No, nie żałowali tutaj słodów takich ciemnych, czekoladowych. 25 IBU. No, to tylko żeby zrównoważyć tą słodycz. Jak na boka, jeszcze raz mówię, jest bardzo, bardzo wytrawnym bokiem. Nie wyczuwam tu takiej słodkości, czy takiej mocnej słodowości, o tak powiem wam. No, może i dobrze, nie? Nie, boki nie muszą być bardzo słodkie czy słodowe. To wtedy są takie ulepy według mnie, nie? A tak to jest takie piwo, no, do picia powiedzmy, nie? Też się delektować z tym. Do tego właśnie sobie zagryźć jakąś czekoladę, czy jakieś ciastko dobre, no. To pasowałoby właśnie do takiego boka. Do Festa to wiadomo, golona jakaś. Do Heresa też jakąś kiełbasę białą, taki Weisswurst to bym zalecał. Tutaj Hexe, golone. No a tu jakiś torta Zahera na przykład, czekoladowego. O, to by taki był food pairing wtedy, według mnie, idealny. Kiedyś może jak się skuszę, kiedyś zacznę wam takie robić odcinki właśnie jeszcze food pairingowe. Ale to muszę mieć natchnienie do tego. Już się nad tym zastanawiałem właśnie. No, który blog takie rzeczy robi. No, ale może kiedyś coś takiego zrobię właśnie. Kiedyś Dorota Chrapek chyba na swoim kanale coś podobnego robiła. Bardzo coś więc w tym stylu zmierzała. Muszę paringiem. Bardzo fajny pomysł, to mi się podoba. I wiecie, no nie pije się samego piwa, tylko powinno się coś do tego zawsze zagryźć. Przynajmniej te paluszki, no, jak nie precle. Ale u nas dzięki Lidlowi są zawsze precle dostępne, więc jak już wam mam polecić, to kupujcie sobie do piwa przynajmniej te precle w Lidlu. Ja też czasem kupuję, tylko no trzeba je zjeść ten sam dzień. Na drugi dzień, no już są, no niedobre są te prece. Dobra, nie będę wam przeciągał. W przyszłym odcinku, jak mówiłem, no będą te kraftowe ich piwa, trzy. Bardzo ciekawe piwa, jak Bawarczycy do kraftów podchodzą, właśnie taki tradycyjny browar, no, który ma już kilkaset lat. Tam część tych akcji tego browaru jest w obcych rękach, nie wiem jak, nie doczytałem się jeszcze. No, nie jest to może takie istotne, ale browar no, nie ma tu jakiś powiedzmy, nie widzę czegoś, co by mogło mieć zły wpływ na to, że ta akcja nie jest w 100% tej rodziny. No. Często się tak zdarza, że no, jakaś firma ma część akcji gdzie indziej powiedzmy, a może i to nawet być chińskie akcje, nie? Tego nie wiemy. Czasem się tak zdarza, że ktoś ma pieniądze, chce w coś zainwestować, komuś brakuje pieniędzy w jakiejś firmie, no to te akcje uzewnętrznia, nie? Często się tak zdarza właśnie na firmach zachodnich. Dobra, nie będę wam przeciągał już. Nie pijcie dzisiaj dużo, koniec karnawału jest, statki karnawału. Później już no, teoretycznie się Wielki Post zaczyna. Chociaż braciszkowie kiedyś w klasztorach no, mieli właśnie piwa postne. To dzisiaj się wydaje no, dziwne, nie? Postrzeć, że w Polsce się post nie pije, ale właśnie wtedy się nie objadano. W czasie postu tego braciszkowie no, w klasztorach pili sobie postne piwa. I te piwa były bardzo pożywne, więc jakoś pozwalały przetrwać ten Wielki Post. Dobra, czyść, pisz, glaś. Na zdrowie.